Jakiś czas temu zachwycaliśmy się pewną książką, a mianowicie The Inheritance Games, Jennifer Lynn Barnes. Tomasz, nie Krzysztof Pławski. No to teraz, skoro się zachwycaliśmy tomem pierwszym, to trzeba zderzyć się z rzeczywistością tomu drugiego. Tak, który tłumaczył Maciej Potulny. I teraz pytanie, czy ten drugi tom dorówna pierwszemu tomowi, czy będzie to syndrom drugiego tomu, czyli kompletna klapa i zupełnie coś niepotrzebnego. Ale wiesz co, w ostatnich czasach ja się nie zgodzę z tobą, bo w ostatnich czasach ja coraz częściej trafiam na drugie tomy, które są lepsze od pierwszych, bo to pierwsze są takimi rozmemłanymi, ciepłymi kluchami, a drugie tomy potrafią dopiero wyciągnąć jakąś kwintesencję. No tak, ale już tak wiesz, przylgnęło do tych drugich tomów, do sequeli, filmów, że to są zazwyczaj kontynuacje niepotrzebne. W ogóle, po co w ogóle autor pisał, tworzył w ogóle, tak? Też, no, to taki, już tak zostało, no. Zasadnicza kwestia jest taka, że Inheritance Games bardzo nam się podobało. Tak. To była książka w skrócie o dziewczynie znikąd, która nagle dowiedziała się, że została miliarderką, ponieważ ktoś zupełnie jej obcy przepisał na nią cały majątek. Ona miała tylko wytrzymać rok w jednym domu z całą rodziną, która została tak naprawdę wydziedziczona. Tak. Oni tam dostali jakieś ochłapy z tego majątku, ale całość przypadła jej. Dlaczego? Co i jak? I oczywiście jak oni na to zareagują? Możecie się domyślać. Pełno spisków, intryg. Jak te dziedziczkę pozbawić prawa do dziedziczenia i jak te pieniądze dla siebie zagarnąć. No i właściwie na tym opierał się pierwszy tom. Pierwszy tom, który był świetnym połączeniem gdzieś tam na noże. Genialnego filmu, zawsze tak, to powtarzamy, genialnego tak, filmu. Tak, druga część. Może też trochę takiej zabawy w Pochowanego. Można byłoby powiedzieć. Ale pierwszy tom też zakończył się w taki sposób, gdzie czytelnik mógł już sobie usiąść i stwierdzić, aha, czyli dalej będzie to, to, to i to. I to jest największa obawa. Czy drugi tom był w stanie podnieść się i przeskoczyć tę poprzeczkę ustawioną przez tom pierwszy. No właśnie, bo tutaj pierwszy tom, tak jak mówiłeś, kończy się w pewien sposób, który nam narzuca coś na początku drugiego tomu i już się mówi, aha, no to ja już wiem, co tam będzie. Ja, po co to czytać? No, to jest takie... no nie, ja tak nie podchodziłem, nie przesadzajmy. Podchodziłeś. Trochę podchodziłeś i już wiedziałeś. Tak. Ja nie wiedziałam na przykład. Dla mnie mimo wszystko ta końcówka pierwszego tomu była nadal tajemnicą do pewnej części książki. A ty już od razu wiedziałeś, nie? Znaczy ja od razu się domyślałem pewnego twistu fabularnego z tomu drugiego. A ja nie. Który ja koniec końców już wam zdradzę taki spoiler, bezspoilerowy, który faktycznie miał miejsce, ale okazał się być tylko wstępem do kolejnego twistu fabularnego, który znowuż był zaczynkiem kolejnego twistu fabularnego, który skończył się twistem fabularnym, poprzedzonym twistem fabularnym i na koniec zjawił się jeszcze twist fabularny. Zwrot akcji na zwrocie akcji, zwrot tak. Pogania i zwrotem podparty. Tak. To, co czytasz, stwierdził, że jest oczywiste. Oczywiste okazuje się oczywiście, że oczywiste. tak. A potem dzieją się rzeczy, które nam mówią, że zobacz, jakiś ty był naiwny. Tak. Zobacz, jakiś ty był naiwny, jak tak łatwo dałeś się podejść, jak łatwo łyknąłeś haczyk, który był tylko taką przynętą dla ciebie. Jak tak o tym mówisz, to ja się poczułem głupi. Wiesz co, nie wiem, co, no, a powiem ci, że nie wiem, co jest gorsze, to, że ty złapałeś na ten haczyk, czy ja tego haczyka, wiesz co, nie zauważyłam w ogóle, nie wiem, co jest gorsze, tak, w tym momencie, ale to, co się tu wyprawia, te tajemnice, to sposób rozwiązywania tych tajemnic jest niesamowity, bo tak naprawdę są takie, powiem tak, banalne rzeczy, które przedstawione przez Barnes, sprawiają, że to jest tak skomplikowane, tak zbudowane, tak. To jest tak mądre, inteligentne, że ciężko mi, wiesz co? Czułam się trochę głupio, jak to czytałam, momentami. Tak, bo ta książka nieustannie właśnie, tak jak ty powiedziałeś o tym haczyku, cały czas zarzuca wędkę z fałszywą przynętą i ty cały czas się łowisz, bo tutaj coś zobaczysz i ja już wiem, łapiesz dwie strony, czy 10, czy 50 później, ha, 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 ha. Żartowałam, bo to jest tak i tak. I znowuż się łapiesz na to, a okazuje się, że znowuż ona to powykręca. Wiecie, to jest taka autorka, której nie wystarcza jeden pojedynczy twist fabularny w książce, tylko ona całą fabułę na twistach buduje, ale to nie są takie naiwne twisty fabularne, gdzie w pewnym momencie możesz powiedzieć, że dość mam, przecież no, dajmy coś, jakąś podstawę solidną, bo bez solidnej podstawy to wszystko pływa, tylko to są takie twisty fabularne, które sprawiają, że po prostu już jesteś z jednej strony wkurzonym czytelnikiem, z drugiej strony łaknącym rozwiązania, a z trzeciej strony nie mającym pojęcia już, w co wierzyć, a w co nie. Powiem ci, że ja czytając miałam czasami wrażenie, że oglądam telenowelę. Znaczy to nie jest przygana jakakolwiek, bo mówię o tych dobrych cechach telenoweli, które potrafią... A co, to jakieś są?
Oczywiście, że są. Gdyby nie miały, ludzie by tego nie oglądali. Hejtowaliby wszyscy i by to nie... Ale rozumiem. Dlaczego ludzie oglądają Trudne Sprawy? Dlaczego ja, pielęgniarki, nie wiem, wizażystki, konferansjerki? No właśnie. Naprawdę chcesz mi tutaj o wartościach telenoweli gadać? Nie mówię o wartościach, ale są rzeczy w telenoweli, które nas bardzo denerwują, ale są też takie, na przykład ja, które lubię, tak? I tego typu zwroty akcji są tutaj i ja się cieszę z tego powodu. Bo to jest to właśnie połączenie takich zwrotów akcji z kryminałem, właśnie z takim trochę detektywistycznym wątkiem. To jest takie trochę pomieszanie thrillera, można też trochę powiedzieć takiej przygodówki, bo odkrywanie tych tajemnic, kolejnych szyfrów, kolejnych zagadek, dokopywanie się coraz głębiej, spadaj mucho. Takie rzeczy tutaj są na porządku dziennym i ja powiedziałbym wręcz, że to jest właśnie takie pomieszanie z poplątaniem, że te akurat wątki kryminalne, te najbardziej krwawe, wręcz bardziej odstają od całości. Że człowiek chciałby się tutaj w te szyfry oczywiście wbić, ale wiadomo, że tam, gdzie jest jakiś szyfr, jakaś zagadka, musi być jakiś zwol, który czeka z tą maczetą, żeby coś tam zadziałać, prawda? Żeby odciąć komuś głowę, tak? Ewentualnie. Tak, nie ta książka, ostatnio czytałem inną z maczetą. No ale generalnie coś takiego jest. Ty powiedziałeś o telenoweli. Telenowela ma to do siebie, że ona bywa przesadzona. Zgadzam się poniekąd z jednym punktem, oczywiście nie mogę wam powiedzieć, bo bohaterce przytrafia się w tej książce coś, po czym moim zdaniem ona dłużej powinna przechodzić, że tak powiem, rekonwalescencję. Tymczasem szybciutko ta akcja zostaje wrzucona i ta bohaterka znowuż doświadcza, powiedzmy to, dalszej pełni przygód. Tak? I to jest jedyny wątek w tej książce, który mnie wkurzył, bo tak pomyślałem, no... Troszeczkę, no nie halo, troszkę tutaj mi zabrakło takiego rozwinięcia. Ty się ze mną nie zgadzasz w tym temacie, pokłóciliśmy się już o to nieraz. W samochodzie dzisiaj zwłaszcza. Tak, ale no ciężko nam powiedzieć cokolwiek, żeby nie zdradzić tego, co tam się dzieje, ale ja się nie zgadzam. Znaczy trochę widzę tam coś nie tak, ale nie aż tak, jak ty mówisz. Dla mnie to nie jest aż tak przesadzone, jak ty byś chciał, żeby było. To, że nie jest to na tyle przesadzone, żebym stwierdził, że to jest głupota totalna i że nie, już to ja tej książki nienawidzę, już czytać nie będę, bo to jest naprawdę książka, która mnie usatysfakcjonowała i to bardzo, bardzo mocno. I szczerze mówiąc, to rzadko zdarzają mi się książki, które wywołują taki rollercoaster uczuciowy. Tak. I w stosunku do bohaterów, bo też tutaj jak ona igra z bohaterami. Ale to, co jest istotne, to musimy powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że te dwie książki, mimo że to jest tą pierwszy, tą drugi, one są bardzo od siebie różne. Bo tom pierwszy pozostawił nas na takim etapie, gdzie w zasadzie niewiele było do odkrycia. Chodzi mi o to, że tom pierwszy to jest tak naprawdę cała ta tajemnica, o co chodzi w tym spadku, tak. O co chodzi z tą rodziną, co ta rodzina ukrywa. Natomiast tom drugi to już jest takie backstory naszej głównej bohaterki. To jest bardziej tutaj poznawanie właśnie... Poznawanie historii rodziny tak naprawdę. Tak, tak. Także tutaj wchodzimy już w głąb Avery. I to mi się bardzo podobało, że w końcu mogliśmy się dowiedzieć troszeczkę o jej rodzinie, takich, właśnie o jej rodzinie, o niej samej. Poznać gdzieś tam przyczyny, praprzyczyny tego, dlaczego ona została w ogóle wybrana. No i wnioski z tego też są bardzo, bardzo ciekawe. Owszem, no... Chociaż tak naprawdę, tak jak mówisz teraz, czy... Ja się nie do końca zastanawiam, czy dowiadujemy się w końcu, czemu ona została wybrana. A czemu nie? Bo to też takie jest, ale... Niby masz na wprost napisane, ale dla mnie to nie jest dobre wytłumaczenie i wydaje mi się, że postać tego głównego zmarłego, który właśnie dostał jej spadek, to jest chyba na jego poziomie. Wydaje mi się, że tam jeszcze coś może być ukryte, jeszcze ten jakiś głębszy powód tego, dla którego on zostawił jej, a nie reszcie, to wszystko. Znaczy, tak? Powiedzmy sobie to szczerze, to jest młodzieżówka, ale ten stary Denat, to jest postać, to jest postać, którą można byłoby łatwo zestawić z Jigsawem, czyli głównym złolem z Piły, dlaczego on kogoś wciągnął do gry. I to jest właśnie taki facet, który mógłby wypuścić kukiełkę Billego na rowerku i powiedzieć, I wanna play a game. Live or die, make your choice, nie? To jest taka postać, wiesz, ona tak, się bardzo kojarzy z Jigsawem. A powiem ci, że to jest w ogóle coś dla mnie niesamowitego, że tak dobrze poznajemy właśnie jego postać, chociaż ta jego postać ani przez sekundę nie pojawiła się w książce. Czy dobrze poznajemy tę postać? Mi się ona wydaje, dla mnie cały czas jest powita. Mi się wydaje, że poprzez te wszystkie wskazówki, które on zostawia już po śmierci właśnie każdemu członkowi rodziny, my go w jakiś sposób poznajemy. Bo oni o nim opowiadają, co on chciał zrobić poprzez to i tamto i wiesz, mi się zdaje, że go dobrze poznajemy. Syndrom szkoły. Autor napisał książkę, a potem przez całe stulecia zastanawiamy się, co on miał na myśli.
Możemy nigdy nie odkryć tej zagadki. W każdym razie... Bo tak naprawdę facet był na haju i bawił się dobrze, a nie, że miał coś na myśli. Tak, ale w każdym razie, porównując właśnie postaci z pierwszej i z drugiej części, nie ma żadnego przeskoku, oni zostają sobą. Tak. Tak, to jest ważne. Właśnie chciałam to podkreślić, że często mamy tak, że dla, powiedzmy, dla konkretnej fabuły musimy troszkę zmienić, tam naciągnąć albo trochę osłabić jakiś charakter danej postaci, ale oni tutaj zostają tacy sami, co mi się bardzo podoba. Bo ja strasznie lubię, jak postacie nam się zmieniają. Ale jest dodana do nich jednocześnie głębia. Są bohaterowie w drugim tomie, którzy zostali pogłębieni. No i to, co wydaje mi się jest najbardziej istotne, jeżeli ktoś zadałby to pytanie, który tom jest lepszy, to chyba najbardziej szczerą odpowiedzią będzie, że nie można na to pytanie odpowiedzieć. One są na równi dobre. Aczkolwiek bardzo różne. Różne są. I bardzo podobne, i bardzo różne. Ale tutaj faktycznie jestem ciekaw, co będzie bohaterem trzeciego tomu. Bo tutaj była rodzina Hawthornów. Tutaj rodzina Avery. No to w trzeciej książce sądzę, że to będzie stary Jigsaw na świeczniku, tak? Bo to jest taka postać, żebyśmy zrozumieli całą jego motywację, bo na razie gdzieś tam łapiemy jakieś poszlaki, natomiast zrozumienie całego tego umysłu może być naprawdę fascynującą przygodą i ja już się nie pokuszę o stwierdzenie, że boję się, czy trzeci tom dorówna reszcie. Sądzę, że dorówna. Barnes jednak pisze w taki sposób, gdzie ona sobie zostawia dużo furtek, dużo końców i za którykolwiek by nie chwyciła, to i tak nas tak zakręci, że wyjdziemy po lekturze jak z pralki, która nas wymiotała 1200 obrotów na minutę. Tak, ale ogólnie rzecz biorąc można stwierdzić, że ten tom mógłby być ostatnim tomem. Nie. Ja uważam, że mógłby się skończyć. Są jakieś tam rzeczy do dopowiedzenia, ale dla mnie to byłaby dobre zakończenie. A mi brakuje jeszcze starego. Wydaje, że stary jest na tyle dobrze określony, tutaj opisany w tych wspomnieniach, wskazówkach, tym wszystkim, że no, nie, to nie byłoby potrzebne jak na moje. Nie. Te meandry umysłu trzeba jeszcze zgłębić. Nie chcesz nie czytać trzeciego tomu, no, ja to uczynię z przyjemnością. Już uważaj, bo nie będę czytać. Polecam wam z całego serducha. Tak, gorąco polecam. Wasze Inheritance Games, jeżeli jeszcze nie czytaliście tom pierwszy, sięgnijcie sobie po tamten film, bo ten film chyba jest najbardziej, że tak powiem, krążącym wokół tematu, żeby wam niczego nie zdradzić, żeby nie zepsuć wam zabawy, ale obejrzyjcie sobie tamtą recenzję, sięgnijcie koniecznie, jeżeli lubicie zagadki, jeżeli lubicie takie klimaty kryminalne, jeżeli film na noże wam się podobał, no to obowiązkowo Stax, jak najbardziej też. Te książki naprawdę powalają na kolana i robią emocjonalny rollercoaster. Wychodzisz po lekturze sponiewierany, czy tam sponiewierana, ale cholernie szczęśliwy. I to jest fajne. Cholernie szczęśliwy, to mi się podoba. No taki sponiewierany. Tak. A ja powiem ci, że też mam cholernie szczęśliwa, a jednocześnie zdruzgotana, że tak długo trzeba czekać na trzeci tom. A może wcale nie? Media rodzino? Halo? Zwracamy się do was. Kiedy trzeci tam i czemu dopiero tak dopiero drugi wyszedł, no. A to jakiś problem jest? No, dla wydawnictwa pewnie tak. No przestań! No. Polecamy wam serdecznie. Znaczy ja polecam. Czy ja też gorąco polecam, bo to jest naprawdę kawał świetnej historii. Tak. Na pewno was wymiertoli solidnie. Wymiętosi. Tak. Wymiętosi solidnie. Także polecamy pierwszy tom, drugi tom już dostępny w sprzedaży. Trzymajcie się. Cześć. Wybiłeś mnie teraz z tego, co miałam powiedzieć. Te twoje twisty fabularne mi teraz siedzą w głowie, wiesz? I teraz nie wiem, co mam powiedzieć, nie używając słowa twist fabularny. Kochanie, największy twist fabularny to ty mi zrobiłaś w życiu, jak mieliśmy mieć jedno dziecko, a urodziłaś dwie. Tak. To był największy twist fabularny w naszym życiu. I sorry, ale Jennifer Lynn Barnes nawet nie dorasta do tego twistu fabularnego. No nie wiem. No właśnie, nie wiem, bo ona tutaj jest zarąbista, te twisty fabularne robi. No i znowu musiałam to użyć tego słowa. W sumie jakbyś zrobiła taki twist jak Barnes, to byś urodziła z jednego dziecka pięcioraczki. O, no tak. O rany, dobrze. Tak,